Chrystus. Panie, tej radości sobie odmówić nie mogłem, żeby przy Was chociaż chwilę nie stanąć. Liczyłem, że może będę mógł przewodniczyć mszy świętej, ale wydłużyło się spotkanie z kapłanami w Stargardzie, a to były też ważne tematy. Dlatego poprosiłem księdza doktora Piotra Skibę, który jest i tak moim stałym delegatem do spraw rodziny Radia Maryja, obok wielu funkcji, które ma, poza tym innych duszpasterskich, koordynacyjnych, organizacyjnych. Z radością zawsze Wasze sprawy podejmuję, czyli sprawy tej rodziny. Poprosiłem, żeby przewodniczył mszy świętej, a ja zanim się udam na kolejne spotkania, chociaż chcę na Was popatrzeć, uśmiechnąć się do Was, podziękować Wam i życzyć Wam i Was pobłogosławić. Ale zanim to zrobię, to się chcę do Ciebie, Ojcze Piotrze, zwrócić. Bóg zapłać, że Ojciec przyjechał, że o Szczecinie w Toruniu pamiętacie, że Szczecin, nie to wiecie, że to jest jeszcze Polska i że nie zginęła i że póki my tu żyjemy, to nie zginęła. Panie ministrze, bardzo dziękujemy, że Pan żyje naszymi sprawami,
że Pan o nich przypomina i że Pan je umiejętnie i mądrze, strategicznie pokazuje jako sprawy, które mogą być dobre, które mogą być źródłem zasobności, źródłem dobrobytu państwa i narodu i sukcesu tego regionu Polski. Dziękujemy i życzymy, żeby się owoce tych działań obficie pokazywały. I sił dużo życzymy. Szczęść Boże. Ja w terenie będąc przy różnych okazjach doświadczam, że coraz więcej osób słucha. Także w tych małych miejscowościach, tak zwanych, ja tego nie lubię i oni tego nie lubią, ale OPGR-owskich, dla nich to jest oddech wielkiego świata i wielkiej ojczyzny, i wielkiego narodu, i wielkich dobrych Bożych dzieł. I w miastach coraz więcej ludzi na tej ziemi słucha Radia Maryja, także w miastach. I to jest też źródło tej nadziei. Wy jesteście najlepsi, organizatorzy, koordynatorzy, cierpliwi, podsumujący różne dokumenty, propozycje, przypominający, proszący, zbierający różne cienki, różne pretensje i żale, ale nieustannie podpalający ludzkie serca. Wszystkich was chcę szczególnie pozdrowić, ale na ręce koordynatorów waszych. Panie Kazimierzu, a Pani imię jak? Obok Pani siedzi? Pani Kazimierzu, Pan niech tu podejdzie. Panu chcę szczególnie dziękować, że Pan z tym radosnym, ale takim pokornym uśmiechem jest pośrodku całego prezydium i całego zarządu rodziny Radia Maryja Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Nie ustawajcie i rąk nie opuszczajcie, wręcz przeciwnie. Jak Mojżesz, który miał ręce w górze podparte, tak niech moje ręce i moje modlitwy i modlitwy ojców niech będą waszymi dłońmi i waszą obecnością na Panu. I nieustający w nadziei i żyjący miłością. Na dzisiejsze spotkanie i na wszystkie dobre wasze dzieła niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tyle na dzisiaj ode mnie. Zostajecie w rękach ojca Piotra i księdza Piotra. To są papieskie imiona, to jest cała Stolica Apostolska. Czy Piotra czujcie się bezpiecznie?